Cześć panowie, jestem, ale tutaj problemy techniczne są jak zwykle zresztą. Dajcie mi czat włączyć. Cześć, cześć panowie. Tylko muszę ten czat ogarnąć, kurwa, jeszcze mi wylogowało mnie gdzieś z tableta młodego i już kompletnie nic nie widzę, taki ślepy jestem. Na komórce będę miał czat najwyżej. Dobra. Jak tam sobota? Cześć, Jęcki. No, może być PESEL. Ty, Jęcki, ty zaraz urodziny masz chyba, nie? Bo ty podobnie jak ja masz. Nie odkryłeś, Tomek. Jutro cię gra znowu w kurwi. Tak ci się wydaje, Tomku, że odkryłeś. Nikt nie odkrył, tylko ja znam tajniki takie odkrywcze. A co poprawiłeś? Nie, Tomku, 4 mecze to nic, musisz zagrać jak z 15. Ale z którą dywizją grałeś? Takie pytania kontrolne. Aha. Ale powiem ci, że między takimi graczami, tak zauważyłem, że top 100 i całą resztą, w ogóle te. Według mnie, ja czuję taki podział, nie? Top 100 to jest ok, później jest do top 1000, a później to jeden chuj. Jakby była, czy to 12-tysięczne miejsce, czy 3000 miejsce, to już bez znaczenia. Już nie odczułem jakiejś różnicy, ale między top 100 i do top 1000 to są takie, wiesz, bariery, a później to już jest, wiesz, różnie. Dałem Cruyffowi główkowanie, a więc już pieniędzy nie mam. Mam kupę tych skilli. Mam chyba 2 razy blocker, 2 razy man marking. Prawie speeda nie używasz? To jak biegasz obrońcami? Obrońcami używam, ale napastnikami nie. Aha, w ten sposób. No bo gdzieś tam zyskujesz zwrotność, nie? Bo tutaj teraz zauważyłem, że jest istotniejsze, żeby przodem być do piłki cały czas. A jak wolno biegasz, no to. Co mi ten. Kurwa, fotel mi rozwala. Co jest, nie? Dobra, nieważne. Najwyżej zniknie fotel. Tomku, oby to było skuteczne, żebyś mi nie pisał jutro, kurwa, jednak myliłem się. Chujowo gram. Ale jak znalazłeś swój złoty środek, no to zajebiście. A co zmieniłeś jeszcze? Czy po prostu nastawienie tylko? Coś zmieniłeś jeszcze? To, maj ty kurwa, bo się zesrałem. Co jeszcze zmieniłeś? Aha, no ale no to jaką grasz teraz formacją? Ile obrońców? A, czyli na linii z bramkarzem? No ale no to generalnie jaką formacją grasz? To wtedy jak cofnąłeś ich do linii bramkarzy, no to grasz formacją quick counter? Czy może possession? A, no to jest dobry zabieg w sumie, bo quick counter to obrona zawsze wysoko stoi, nie? A jak ty dasz im, cofniesz ich pod bramkę, no to w porządku jest, to może, wiesz, to może być dobre. Patrz, jak on szybko z kontry wychodzi.
Pięknie. Aha, i autozmianę? Aha. Nieporozumienie było w obronie. Tutaj dwa razy główka taka niesoczysta wpadła. To mi Jasu zawiódł z główki, później ten drugi jego kolega. Nie było? Patrz, wyszedł. Zobacz, co się stało. Oszukali system. Obroną wyszedł, bo wybiegł, kurwa, jakby, nie wiem, na spalonego liczył. Kante. Kante, rozbójnik. Zobacz, jak tutaj wyszedł obrońcami. Może pokaż, patrz, wszystkimi. Pułapko wsejdował. Ale tu bimba, wielkie wyczucie. Potężny timing. A auto pułapkę ma, no widzisz, albo może sam użył. Samemu można używać? Można chyba jakoś, nie? Ale to właśnie to takie zgubne, bo widziałeś tam u Tomku. A ty możesz, dobra. Ja też nie mam tej pułapki, bo... Ja nie ufam pułapkom. Kevin De Bruyne, to jest gracz. Dobrze. Kasemir, trochę wiesz, grając z tymi szybkimi obrońcami, tymi takimi zwrotnymi, trochę mi brakuje na stałe fragmenty jednak gościa takiego potężnego jak De Ligt, jak Van Dijk. Czy Ruben Diaz. Ja trochę mam tych obrońców, jeśli chodzi o takie stałe fragmenty gry, oni są troszkę za drobni, żeby tak powiedział. No jest w porządku główkowanie na wysokim poziomie, ale warunki fizyczne są nie takie, jak powinny być. Zauważyłem, że teraz wcześniej częściej strzelałem ze stałych fragmentów, gdzieś tam z główki. No Guardiol dobry. Guardiol szybki i warunki fizyczne ma. No ale widzisz, to Tomku, a cała reszta, no to grasz podobnie jak ja. I troszkę, wiesz, powietrzu brakuje. No, ale coś za coś. Grali mi się z nimi super gra, tylko że problem jest z warunkami ich fizycznymi, nie? To nie są takie konie, jak ja lubię grać z nimi, nie? O Jezu. Znaczy ja nie lubię takimi koniami grać, tylko że te konie lubią w pole karne wchodzić. I to jest fajne. A, ale to Gwardle to wiesz, ile on ma wzrostu? On ma 1,85 m? Ile on tam ma wzrostu? Weź zobacz tam, ile on ma wzrostu, jak chcecie się. Bardziej mi chodziło, wiesz, o wzrost niż stricte o takie, wiesz, główkowanie czy coś innego. Ale wiesz co, jak ty grasz quick counter, no ale to nawet wiesz, to już nie chodzi o klocowatość, ale jak grasz quick counter, Tomek, no to... Wiesz co, możesz teraz sprawdzić, jak ich cofnąłeś głęboko dosyć, ich cofnąłeś na poziom tego bramkarza, no to możesz sprawdzić. Ja bym sprawdził teraz, bo wiesz, no masz opinię jakoś tam wyrobioną, tak? Ale ja bym jeszcze raz sprawdził ich teraz, po tych zmianach, bo ty potrzebujesz takiego, 1,85 m. I to też nie zależy się z takich jakichś koni wielgaśnych. No ale mógłbyś ich teraz sprawdzić, Tomek. No możesz sprawdzić ich. No mówię ci, no, jakbym miał gościa w polu karnym, jakbym miał... Takiego dużego... O Jezu. No to wolałbym takim dużym gościem w polu karnym, tylko żeby on za dużo nie biegał, bo jak ma już biec, no to tak jak z kulturystyką, nie?
Po co kulturysta biega, jak może stać, czy tam, takie tam, nie? No ale Tomku, ja nie mówię o sytuacji takiej, jak ty mówisz, że zanim się obróci, to Mbappé już 3 razy go wyprzedzi. Ja mówię o sytuacji, gdy masz obronę cofniętą i co po Mbappé szybkości, jak oni stoją w polu karnym. To Mbappé może sobie, wiesz, się mierzy z betonem, kurwa. Ja mówię o sytuacji, gdy nie musisz nim dużo się poruszać, tym gościem po boisku. Jak on sobie stoi w polu karnym i ma wypierdolone po całości. Przed nim sobie biega jakiś Kante dzikus i tyle, nie? I przeszkadza. O takiej sytuacji mówię. Nie mówię o sytuacji, gdy ktoś ci wypierdala z połowy trójkątem, a ty musisz zapierdalać. Wiesz co, z tym balansem to ja... A to nie, to widać, ja poza kontaktem, jeśli chodzi o KFC. Wiesz, tylko kubełek, nie? Nóżki, ale tak to nie. Z tym balansem, Tomku, trzeba sprawdzić. Ja myślałem, jak to można przetestować, ale... ale ciężko będzie. Bo wiesz, ja bym chciał balans na przykład sprawdzić, bierzesz dwóch gości, tylko że problem jest taki, że... żebyś... tych samych gości bierzesz, nie? Problem jest taki, żebyś ty podbił na przykład balans jednemu kolesiowi, a drugiego zostawił. Tylko problem... poczekaj Tomku. Problem jest taki, że... jak ty będziesz wkładał punkty w balans, to jednocześnie... znaczy będziesz... no, będziesz wkładał w punkty w zręczność. Czyli balans ci podskoczy, podskoczy ci tak, że... przyspieszenie, a tego wiesz, chciałbyś uniknąć w teście i to jest dlatego takie ciężkie do wykonania. Wyprzedzi Carlosa. Na klawiaturze plus. Jakiej klawiaturze, Tomek? Na tej tutaj, tej pisanej na PlayStation? Aha, dobra. Tomku, to musisz poszukać instrukcję odnośnie zmiany klawiatury. Ja nie wiem. Ja to wiesz, jak z pecetami jestem, nie? No nie ma szans u mnie. Nie wiem, Tomek, nie wiem, szczerze mówiąc. Był jakiś przycisk przełączający to wszystko. Tak, jaki to był? Coś z altem chyba związane, ale nie pamiętam. Oja. O, dobre pytanie, panie Vidal. Odpowiedź moja jest, nie wiem. Ale w sensie, jaki by skille wziął od niego? Może expa, ale skille, Vidal, nie wiem. Ale to dobre pytanie jest, to zajebiste pytanie jest, bo ja jeszcze nie widziałem gościa u mnie bez kontraktu. Ale z chęcią się dowiem, daj znać. To dobre pytanie jest. Tak, tylko dodane. Skille tylko dodane, ale wiesz, ale chodzi mi, czy możesz w ogóle expa wziąć, bo skille to wiadomo, jak dodałeś, a jak nie, no to nie weźmiesz skilli. Tylko powiedz mi, czy tam dodawałeś skille, czy i jakiegoś expa masz, bo to jest ważne. No to ze skillami nie, ale może expa dodał. Czy można, wiesz, przenieść w ogóle expa z takiego gościa. To będzie istotne. Bo to będzie fajne, bo na przykład kończy ci się wersja jakiegoś Messiego i sobie myślisz, ja pierdolę, nie? A tam masz już trzech w kolejce. No jak masz trzech w kolejce Messi, no to po prostu później tylko switchujesz sobie expa. I przeniesienie expa nie jest takie drogie, bo nie wiem, na maksa expa to nie wiem, 60 tysięcy będzie kosztować. Skilla jednego 275, czy 257, coś takiego. To drogo jest. Dajesz legacy... transfer czy legacy, coś tam. A, nie możesz przenieść, Tomek?
Jeszcze raz, nie doczytałem. Jeszcze raz, napisz jeszcze raz. O Jezu, jaki timing, super. Same krzykniki się robią. To ja nie mam tego problemu, bo ja wszystkich piłkarzy wyrzuciłem. No, Krzysztof wyrzucił Bokozy, jak przyniesie Expo. Ja Marquinhosa po prostu przepaliłem, żeby widzowie nie robili tego błędu, to celowo pokazałem im, jak to się nie robi. A teraz pokażę się, jak robi. Gratulacje, panie Vidal. Jeszcze chciałem ci pogratulować, zapomniałem. Poczekaj, nie, to Vidal, poczekaj, jest. Masz jakichś gości tych bez kontraktów z Expem? Zobacz, czy mają jakiegoś Expa, czy po prostu masz pustych. Bo to będzie dobre pytanie. To będzie dobry, wiesz. Aha, czyli no, normalnie Expa przeniesie? Znaczy to 111 tysięcy, Tomek, te 111 tysięcy Expa. To nie jest stała cena, to jest raczej od tego, ile masz tego expa. Bo exp to nie ma stałej ceny, a skilla tak. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Panie Christopher, panie Vidal, no załóżmy, że chcesz przenieść jakiegoś dechlaka. Dajesz ten na swojego, swój docelowy cel, dajesz legacy transfer. I tutaj wybierasz tego kolesia, którego chcesz przenieść. Tego, któremu się kontrakt skończył. Zobacz, jakie mam skille. Zobacz, czekają na mnie, nie? Tu jest ten, tu jest sliding tackle. To fajne. Trackback. Blocker. Fighting spirit. Sombrero, srero. Man marking. No dawaj. A propos tego, trackback, no. Ile ja mam na to golda w ogóle? No i tam sobie wybierasz Christopher i przenosisz. No to tym mu dałem mu już główkowanie, zobacz jaki krojw. No to tak działa. No ale no to, a czym się różni to, co napisałeś od presowania w ataku? Nie wiem, dla mnie to jedno i to samo. Tak, to najpierw Christopher wybierasz tego gracza, któremu chcesz przypisać coś. Wybierasz na przykład u mnie Cruyffa, jakbym chciał mu dodać dodatkowego expa albo dodatkowego skilla. I dajesz legacy transfer. No. I tutaj wybierasz, co chcesz dodać. Widzisz, normalnie skill. Zobacz, 60 tysięcy expa mój Arnold ma. I 60 tysięcy expa. No to jest, widzisz, to Tomek mówił 111 tysięcy, nie? A u mnie 60 tysięcy expa będzie około 3, 43 i 46. To będzie 89 tysięcy GP, nie? Także to jest wartość, zależnie od tego, ile jest expa, to ta cena GP będzie się zmieniać. Tylko skille są stałe. Pięć leveli? Ale to się liczy, Tomku. Chyba trochę, wiesz, wydaje mi się, że trochę się w chuja zrobiłeś. Nie chcę nic mówić. O, chory jesteś, no to wracaj do zdrowia. Tomku, wydaje mi się, że jak ty miałeś ile tam, 25 skill do wbicia, a miałeś gościa, który ma fuj expa, czyli wiesz, to dosyć dużo kosztowało, 111 tysięcy expa i ty w momencie dawałeś mu... Kupiłeś tego expa za 111 tysięcy,
dodało ci wartość 25 leveli, nie wiem ile to będzie, no załóżmy, że to by kosztowało 60-70 tysięcy GP, no tak 40 tysięcy GP byłbyś w plecy. Tak mi się wydaje, Tomku, bo jeśli wiesz, jeśli dodaje ci twojego maksa, no to gdzieś te część tego expa spierdala, nie? I gdzie spierdala? W powietrze. Także tutaj też trzeba patrzeć, komu się daje, żeby sobie po prostu nie być stratnym. A, no to nie, no to spoko. Jak masz trzy bańki, to... To co, to nie masz skilli, żeby dać? Już żadnych? Co ty tam masz? Kurwa, ja bym wiedział, co z tym robić. Tylko bieda, wiesz, to bieda w kraju. Aha, same jezdy. No nie jestem, no to ci nie pomogę, no. O! Ale ty wiesz, te skille do kiwek to ja jestem w ogóle przeciwnikiem, bo ja nie używam tego, wiesz, mnie to wkurwia, jak mój zawodnik ma skille do kiwek, bo co mi po tym, jak ja z tego nic nie zrobię? Tak miał pusto. Zobacz na De Bruyne. To jest przykład idealnego pomocnika. Zobacz. No gdzieś tam ma cut behind and soul control, ale to i to tyle. Tyle go widzieli, nie? To Heltrick to jest okej, w miarę. Heltrick jest okej. Nie jest jakiś nie mega zły. Możesz spięty wyjebać bramkę, nie? Ale wiesz, dlaczego ci nie siedzi? Ja ci powiem, dlaczego ci nie siedzi, Tomku. Bo on jest generalnie tak jakby troszkę... Te ruchy ma takie wolne, taki... wydaje się, że jest cięższy niż te 68 kilo. No, to jest właśnie De Bruyne, że... No nie porusza się tak jakoś mega, jeśli chodzi o taką zwrotność. No ale z drugiej strony papierosów nie pali. To wiesz. A ty go na boisku nie widzisz? Nie, u mnie go widać. A gra, ale go nie ma. U mnie zajebiście się porusza ten koleś. Bardzo dobrze mi się gra. Co to TKO? Techniczny nokaut? Panowie, z Nefem 14 gramy. Kurwa, mam nadzieję, że te 14 to nie jego wiek. Panie Nef, dawajmy grać. Od razu mi się przypomniała runa Nef. A sędzia przerwał. Runa Nef z Diablo, nie? A runa Nef z Diablo powoduje, wiecie co? Odrzucenie. Ale on będzie tak mi schodził teraz do środka. No, wiedziałem. Już wiem, jak będzie robił akcję. Po prostu lubi do środka schodzić po długim uderzać. To będzie dosyć często u niego. Ja się teraz za późno przełączyłem na obrońcę. Nie przejrzałem jego planu. Pellegrini. Dobrze. My man. Ale dużo ludzi tak robi. Ale jeszcze więcej robi po prostu na kurwia X-ami, wzdłuż boiska, nie? Znaczy w poprzek. X-ami, X-ami, X-ami na koniec kwadrat. Taką akcję dużo ludzi robi. Dosyć to jest skuteczne. Aha, bramkarz. U mnie też ten Courtois dostaje zawodnika meczu dosyć często. Ale ten koleś wysoki tam koło Casemiro był.
Van Dijk o głowę wyższy od Lautaro. No tak będzie niestety w tym meczu. Niedobrze się dzieje. Nie mam Marquinhosa, chłopaki się gubią troszkę w obronie. Ale zdrzepałem. Piękny wślizg. Dobrze, Militao. Pięknie, Militao. To była kluczowa bramka. Znaczy akcja. Teraz właśnie o to chodzi. Kevin De Bruyne. Aj. Wyczekał mnie. O, czerwona? No ty. Ty, koleś to puścił. Przecież to powinna być taka kartka. To powinna być kartka. Nie, nie, z wodów Tomku nie podejmuję tematu. Nagrywaj, bo ja się kompletnie tutaj nie widzę i nie chcę po prostu czegoś podejmować się na czymś się nie znam. No bez sensu, nie? To tak jakbym pisał na temat kurwa, wędkarstwa? No, może być wędkarstwa. Ależ mnie Salak tutaj wyprzedził. Będzie X, będzie X. Będzie X. No, ale Arnold nie dał rady na biegi. Ale tutaj jeszcze mecz jest w toku. Tu nie ma łatwych porażek. Walczymy do końca. Taki kiwacz. Jak się opanuje to wszystko, te kiwki, to kurwa, to się rządzi. Musimy taktycznie go podejść. Panie Cruyff, ma pan jakiś pomysł? No mam, no musimy strzelić dwie bramki. O kurwa, lubię takie pomysły. To są pomysły, a nie jest takie niepomysły. Piękna klepka, super chłopaki zagraliście teraz. O kurde, prawie było. Dobrze. Aha. No, możesz się pobawić, Tomku. Ja pewnie bym też chciał skorzystać, ale ja nie będę korzystał z wodów, bo zwyczajnie jestem za słaby na to. Jeszcze De Bruyne, chłopaki się tutaj w tym meczu nie poddają tak łatwo. Aż dobrze. Panowie, nie poddajemy się. Przede wszystkim walczymy do końca. Nie to, że nie walczymy do końca. Będzie kiwka? Wiedziałem, ale Tomiasu już go zna, już będzie wiedział, co on będzie robił. Co to było? A, super cancel? Tak, z tego skorzystam, no. Z tego skorzystam, bo czasem widzę, że albo krzywo podam, albo ktoś ma tam lepszą sytuację. No to prawda.
Ucieka Pellegrini. My tutaj walczymy o lepsze jutro. O lepsze jutro. Dobrze, nic z tego. Vidal, ja ci mówiłem gratulacje z tym Juventusem twoim. Wiesz, o co chodzi, nie? Może przejdzie, co? No, oj, jak mi szparę założył, Tomiyasu, szparę dostał Tomiyasu. Spokojnie, myślisz, że to nie przejdzie jeszcze? No, mam nadzieję, że przejdzie. To chyba tam już na trzecie miejsce wskoczą, co? Albo czwarte, które tam było, już nie pamiętam. No i patrz, jak mnie kiwa, znowu mnie kiwa. Aj. Trzecie, no dobra. Znowu im Messi wykańczy. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to dojdzie, bo to na razie taka jakaś nieoficjalna informacja chyba, nie? Jeszcze tu chłopaki atakują, nie poddają się, De Bruyne! Aż... Ale my jakoś powinniśmy chociaż zawalczyć w tym meczu, no ale coś nawet nie walczymy. No próbujemy, próbujemy jeszcze, panowie. Jeszcze nie koniec. No, Virgil jak przyspieszy, to jest okej. Okay. A ty niedobry. Ale do tego dużo minut dostanę, jak przegram. A się zanosi, że przegram znowu. O, ale wślizg zrobię kluczowy. No co ten Mendes mi tak podał? No błąd zrobił trochę ten koleś. A, już chciał wślizgiem. Nie, kolego, tu my walczymy o wynik. I ty nie możesz takich wślizgów robić. Ale zdrapałem. Mogę tutaj szukać bramki. Będzie klepka. Będzie blisko grał. Podoba mi się. Podoba mi się. Dawaj, tam zamyka Mendes. Aj. No, uniknął ślizgu po to, żeby dograć. Ule fuks. Uniknął ślizgu, bo wiedział, że karny to nie jednak bramka i woli wrzucić do pewnego Cruyffa Johana. A ja nie popieram korupcji. No ale to Tomku właśnie wyjdzie, czy to była korupcja, czy nie była. Tomek mówi, nie popieram korupcji, a Barcelona, no to nieprawda. Tak. A, dobra, Tomku, jak w Barcelonie pisałeś, no to wybaczam, kurwa, wybaczam.
A czasem do nich, do Barcelony, nie ma Firmino dojść z Afriko? Co ten koleś zrobi? On chyba nie myśli, że jeszcze przegra ten mecz. Albo myśli, dobrze, niech myśli. No. Ale patrz, na Twitchu mi wygwiazdkowało przekleństwa, ale na PlayStation, na czacie widziałem tutaj. Wszystkie przekleństwa widzę tutaj. Można pisać, co się chce. No co on tutaj gra? Panie, graj, no wygrany masz mecz. Gavi już nie zrobi nic niespodziewanego, spokojnie. Ależ teraz mnie kiwnął. Chciałem za szybko po prostu. To nie wygląda dobrze. Jest. Panowie, musimy. 10 minut. 10 minut na zrobienie strat. Ależ ładnie podał z główki. Gavi, jednak tam kryje. Ależ błąd zrobił mój przeciwnik. Ja, że źle to. Tu nie było spalonego Lautaro. Jo, minimalnie. Papszun się chyba szykuje pod reprezentację Polski, co? Tutaj zdrypałem tym Gavim. Tutaj zdrypałem. Tu bardzo zdrypałem, bo ja się zastanawiałem, co dalej, co będzie i się za dużo zastanawiałem. Cieczaje tutaj Casemiro przeczyta grę. Casemiro zabrał, jednak zabrał jeszcze, no nie. Wytrzyma mój pressing, mój napór, moją walkę, lepsze jutro, czy on wytrzyma? Jeszcze zdążył zagrać, tu będzie jeszcze kontra. Będzie jeszcze kontra? Dawaj, we długo, panowie. 3 minuty zostało. To dużo. Kurwa, jakie podanie z słabszą nogą. No nie jest, no już koniec po meczu, niestety. Jeszcze tutaj spalony. Dobrze, dobrze. Złapaliśmy go. Grać długą? No muszę, no ale tam nikt pojedynku główkowego nie wygra. Może Gavi? Lautaro wygra. Z Marquinhosem. Lautaro wygrał. Wierzę w niego. Tak jest! Tym razem wygrał! Wygrał ma Lautaro główkę! No nie, no chciałem go tak. Minus 40. Aha. Nie poszło teraz, ale minus 40 zostanę, bo ten koleś nie grał dobrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. 3 bramki zdobył, ale to 35. No nic. Aj, no, coś tam grał, no załóżmy. Ale nie czułem się tego, że jakiś mega mocny jest. Dużo bramek straciłem. 3 to już jest dużo. Dobrze. Dzisiaj w Aperinie oglądałem, jak grał w trzeciej dywizji. I prawie amansował do drugiej. W sumie 3 mecze mu zostały, musiał 3 punkty zdobyć. Kurwa, jeden mecz remisowo wszystkie przejebał. No, 3 na Xboxie. No ale wiesz, no, zostały mi 3 mecze, miał tylko jeden wygrać. I ja tak oglądałem te 3 mecze do końca. Mówię, kurwa, no pierwszy remis i później 2 razy porażka. Też tak w sumie na styk przegrał. Ale to tak może być, wiesz, Tomku, z tym, bo patrzyłem na przykład u Tidenda, Tiden miał chyba, miał rating, miał 1300 czy 400, no to był 1200 chyba, a ja miałem u siebie podobny rating i byłem 4 albo 5 tysięcy.
Ale Vapor powiedział, że ma zamiar zdobyć i tu w ciągu jednego wieczoru. No, troszkę jest, ale to wiesz. Nie mówimy o tych topowych graczach, bo to pewnie będzie wyrównane, tylko że przez to, że jest mniej ludzi. Znaczy, suma summarum, mniej ludzi i procent tych lepszych graczy jest po prostu mniejszy, tak mi się wydaje. No, nie pykło. Znaczy, w obronie się coś działo źle w poprzednim meczu. No, to jest najlepszy przykład. W poprzednim meczu zabrakło Marquinhosa na środku. No nic, spróbujemy teraz. Paul Gascoigne, o kurde. To, no to tam mi chyba Christopher mówił że o tej trzeciej dywizji Max. I się wkurzał. Ale on też, Tomku, bo on Vapor grał chyba wtedy całą noc i wiesz jak to człowieka irytuje już kurwa po kilku godzinach, jeszcze on chyba po nocce spał, nie? Tak na zjeba grasz, jeszcze dopada ci irytacja przez to, że jesteś zmęczony i jeszcze dość, że jesteś zmęczony, to jeszcze przegrywasz, to już w ogóle się zaczynasz wkurwiać i po prostu grasz tylko, żeby grać. Jakoś zero takiego, wiesz, ja to wiem jak ja gram na zjeba, nie? To czuję się, że jakbym miał mózg odcięty i wciskam ten X i tak podaję, nie? Tak go podaję po prostu. Tutaj trzeba uważać na Halanda, bo jest tutaj biega. Dobrze. Piękna piła. Casemiro, trzecia linia. No i nie było spalonego. Dobra. Wbijesz, Tomku, spokojnie, wbijesz na tym. Wbijesz na playu. Tylko musisz się nie wkurwiać, bo ty zaraz pierwszy mecz i ty zaraz komentujesz. Kurwa, no zobacz, co on zrobił. Koleś, kurwa, wiesz, pierwszy raz to zagrał, nie? Nie, no tak się nie da grać, kurwa, w tą zjebaną grę. Musisz nastawienie zmienić, bo Konami to wszystko widzi i słyszy, co ty tam mówisz. No, tutaj rozgrywa, jakiś rozgrywający jest, no ale nie na długo. Dobrze. Nie dojdę, a jednak na styk. Tomku, a chcecie się zobaczyć coś na maksie jakiegoś zawodnika? Bo mam dylemat i nie wiem, czy to, co zrobię, to będzie warte uwagi. Bo chciałbym zobaczyć tego Fabinho, który za nominating contract miałeś. Weź zobacz, Tomku, Fabinho, ten zielony taki. Fan, nie prestiż, dokładnie. No, ale powiedz mi, ile on na maksie ma przy zgraniu 100. On dojdzie do 98, czy nie? No, Fabinho, ten za nominating contract, ten zielony. Czy dojdzie do 98 przy zgraniu 100? No dobrze, no to. To nie patrz, ale mi powiedz, czy mógłbyś zobaczyć. Bo chcę coś sprawdzić. Dobra, skupmy się panowie i panie. Ależ piła dobra. A takie piły chyba nie przejdą do Halanda. Cruyff. Dobra piła. Pellegrini ze słabszej nogi. No nic. Casemiro. Nic. Ależ teraz Arnold zagrał. Specjalnie. Nie. O nie, to jest Mbappe. Tutaj trzeba uważać, tu już nie ma żartów. Ale go czuję tutaj, czuję go. Piękna piła.
Dobrze, pressingiem. Aha, na DMF 9-9 z graniu ma 9-7. Czyli jak Casemiro chyba też ma 9-7. Dobrze. Nie, nie było faulu. Aha, czyli u mnie może mieć, nie? O, jakie podanie do Kananda! Zablokowany Haaland w ostatniej chwili. Dobrze, dobre podanie było. Czyli może u mnie dojść na 9-8. Kevin uwolnił się. No, nie na długo. To niedobrze, niedobrze to wygląda. Niedobrze, panowie. To mi jasno. Dobrze. Niedobrze. No, ale ładne zgranie. Podał do bramkarza, czy nie? Nie podał, zrobiłem go. Pressingi, mocno, mocno. Aj, nie wyszło tym razem. Znowu mnie zamknął. Ależ błąd. Teraz to już w ogóle nie jesteśmy ustawieni. Kosa. Nie, nie. Dobrze. No. No. Idealna pozycja na bramkę. Dobrze. Nie wyjdzie mi nigdy. Siroki Brijek. Bo teraz ten. No nie, no Casemiro ma 9-8 przy zgraniu 100. No to ten Fabinho też będzie miał z 9-8. No to nie będę wymieniał Casemiro. No ale Tomku, no załóżmy, że temu Fabinho wbije się 9-6. No to chyba 9-8 będzie miał na DMF-ie. A, nie ma auto. No, szkoda, nie? To jest super przycisk. Ale generalnie analizując Tomku. Bo wiadomo, że defensywa najlepsza jest, te sprawy i te. No ale ja z głównej mierze... Wiesz, jak ja tracę bramkę? Ja po prostu, kurwa, podam do przeciwnika zajebiście. Może jakbym miał... Wyższe te, wiesz, podania. O, tak jak teraz. Co ci po defensywie wysokie, jak suma summarum na koniec, ja podam do przeciwnika, kurwa, no. To mi się nie podoba trochę. Takie podanie do przeciwnika. Je, bramkarz, wyjdź. Co to było? No ale ja wiem, jak będzie wyglądać. Twój może być lepszy pewnie w defensywie, a mój będzie lepszy w podaniach. Bo ty, jak idziesz w defensywę mocną, no to będziesz gdzieś czegoś ci brakować. Ale czy to jest lepsze, pójść się w defensywę?
Kwestia do dyskusji. No to widzisz, no masz odpowiedź. No nie lubię tego, nie lubię tego. Dobrze. Takie sztuczki to nie przejdą, już mnie to denerwujecie tylko. Casemiro. No i tutaj mi teraz wbije tą bramkę z tego rogu w końcu, bo już dwa razy mi się udało, ale już trzeci raz to chyba się nie uda. To jest niebezpieczne zagranie. Muszę coś powiedzieć chłopakom na ucho, nie? Słuchajcie, jak on myśli, że wygrywa ten mecz, musimy to skontrować. Lautaro mówi, dobrze, dobrze, zmieńmy się kroj stronami. Jak go teraz zablokuje? Pójdzie tutaj, albo nie, on tutaj będzie zagrywał do tyłu. I też może zgrywać, bo oni też to robią z tyłu. Haaland idzie, nie, ja tutaj stanę sobie przed Haalandem. Teraz mnie nie oszukasz, panie Haaland. To jest krycie bezwzględne. Nie, 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 kolego. Casemiro wiedział. Oni już wiedzieli na to zagranie. Pięknie. Teraz my kontrujemy. Piękna piła. Zgasisz, zgasisz. Lautaro, zgasisz. Zgasił. Pięknie to zrobił Lautaro. Jeszcze go wziął. Lautaro. Kurwa, ta wrzutka Lautaro. To nie wrzutka jest De Bruyne. Ale chciał dobrze. Teraz my atakujemy go. Teraz my jesteśmy tutaj w kontakcie z bazą. Biegnie tutaj. Mendes. Aktywował się. Tutaj kolego nie. To teraz my rozdajemy karty. De Bruyne. No musimy tutaj zahaczyć, bo chyba koleś jest dobry, wydaje mi się. Spalony? Spalony będzie. Nie, puśćmy sędzia. No nie, no takie coś. Dobrze, fair play zagrał. Ups. Pięknie, tyłkiem, bardzo dobrze. Tutaj, teraz my presujemy, panowie i panie. O ja. No jeszcze troszkę presujemy. Idą zmiany. Bez planu. Pedri chyba wszedł. Haaland i Casemiro. Pięknie Pedri. O, tutaj mi wyczuł prawie. Co to było? Ależ mnie tu wziął. Po prostu zlekceważył wszystkie prawa fizyki. Haaland. Kurwa, nie. Ale mnie tutaj wyprzedził tutaj De Bruyne. No dziwnie, kto to mi tam kurwa 22 numer miał? Ja myślałem, że się zasłoniłem ciałem, ale to ja myślałem, ale nie De Bruyne. Jeszcze panowie, jest Mendes. Oj. Ups. Jo. No już nie zablokowałem go. Składał się pół godziny. Mogę po prostu iść na niego, a nie próbować zablokować. Pięknie.
Kurz, uciekł mi gdzieś do rogu. Hernandez. Ależ kosa poszło. Donnarumma. O, i tak mój De Bruyne powinien zablokować. Jak teraz on ten koleś mnie zrobił, no. Tak mi powinien De Bruyne zablokować. Ale ja nie używałem shielda, może dlatego. Nie wiem, czy to by pomogło coś. Tomku, pomogło być, jakbym użył shielda? Bo chyba pod L2 jest shield, nie? Wtedy, co De Bruyne mi tak przepchał. Nic. Aha, walk szukasz. Minus 25, czyli też nie był jakiś słaby. No dobra, wybaczam ci, no wybaczam ci. Nie, zostawię Casemiro. Nie potrzebuję. Ja nie wiadomo, czego teraz szukam. Czego mi mej szukasz? Bo nie wiadomo, nie? Dobrze jest. Gaucho. Gaucho. O kurwa. Chyba wiadomo, który ulubiony gracz. Haaland? Dobra, Haaland wchodzi, niech będzie. Może się zaklimatyzuje w zespole na dłużej. A jakby Haalandowi dać aerial superiority, kurwa, to by było dobre. A ja nie mam tego skilla. To by było dobre, Tomku, na Haalanda, bo on teraz ma główkowanie na poziomie tutaj 80, czyli 90 by miał. To też nie jest tak jakoś mega. Co to za skład masz, panie? Ja mam taki sobie skład. No ale obrońcę ma zajebistą. Z tym nie wygramy. Tu już, już u niego czuć wielki sport, wielkie pieniądze. Ale zaufajmy Haalandowi.
Signore e signori, benvenuti allo stadio Giuseppe Meazza. Oggi si incontrano. Tomku, a ty nie chciałbyś Pujola? O kurde, co to za zagrywki? Ty, jaki pewniak w ogóle z pierwszej piłki obrońcami, nie? Ja pierdzielę, to wyższa liga jest. Chcieć to ja sobie mogę, tak? No, Pujol fajny. Pujola chciałbym mieć. No, to Deco to też nie jest zły, nie? Może troszkę gorszy od Pujola. Szpagat Casemiro to niedobrze się zapowiada, niedobrze. Wejście jak w masło. O. Deco tyle ma? Puścił mnie Gwardiol. Gwardiol błąd zrobił tam. Gwardiol błąd zrobił. Wyszło? No. Źle to wykorzystałem. Troszkę mnie zaskoczyło to, że przeszło tak koło Gwardiola. Dobrze, Casemiro. Bardzo dobrze. Pięknie. Haaland, jesteś? Jestem, trenerze. Kurde. No, dobrze, dobra, że to było. Pięknie zauważył tam kątem oka Mendes, czy tam Pellegrini wrzucał. Pięknie. Co to było, panie De Bruyne? Dobrze. No to teraz De Bruyne nie dobiegnie. Hernandez szybki. Dobrze. Ten De Valverde to też jest dobry. Błąd jego obrony znowu. Pellegrini tam go męczy. Jeszcze Hernandez. Pięknie, ale ten Gwardiol tam u niego lata i lata w to mi z powrotem. Dobrze, chłopaki, robicie. Bardzo dobrze. Ale sztuczka pięknej to zrobiliście. No nie bardzo bimbaj teraz, co? No głupi pomysł, głupio wyszło. Uciekł mi, no został sam Messi. Piękne, do tyłu zagrywki, super. No z Haaland, z Pujolem. No z Pujolem nie ma żartów. Mimo niskiego wzrostu to nie jest zawodnik, z którego można żartować sobie. No teraz Gwardiol. Kolejny... A myślałem, że kolejny błąd Gwardiola będzie. Tak mu się upiekło troszkę. Cześć, master.
No w tym meczu to Guardiol to... Jo, Guardiol ponosi u niego główną winę za to, co się dzieje. Nie dojeżdża, nie dojeżdża w tym meczu. To szybcy są moi. Cruyff! Pięknie! Wiesz co? On chyba ma go na Elbeku, ale on może grać na lewej stronie. On może grać na lewej stronie, ale nie wiem, czy to Cebek, czy jest obrońca lewy. Ale on może grać na lewej stronie, Tomek, bo ja kiedyś też go myślałem, bo on ma też ma pinpoint crossing, to wszystko ma fajne ze skille na bok obrony. Haaland ucieka! Haaland! Kurwa. Potrzebowałem jeszcze około 10 sekund i bym zrobił ten strzał. 10 sekund zabrakło. Haalandem z prawej nogi, kurwa, stunning shot, nie? Zabrakło trochę czasu. No, to, ale to tak dużo ludzi gra, tak jak mówisz. Grają trzech cebeków i prawy lub lewy obrońca na... Cruyff przechytrzył? Nie, prawy lub lewy obrońca z defensive. To tak dużo ludzi gra. Jeszcze do tego dwóch defensywnych tych obrońców i tyle, nie? 15 w obronie. To ja już nie mam tylu w obronie. Czyli można powiedzieć, że ja w stosunku do nich gram ofensywnie. Kurwa. Tylko 7 w obronie, nie? De Bruyne. Haaland, ależ on ma podanie. Pellegrini. Słabsza noga. No, ale to jest dobra taktyka. Tomek, to jest zajebista taktyka. Trzech cebeków, prawy lub lewy defensywny i dwóch DMF-ów. To jest zajebista taktyka. Bardzo dobra taktyka jest. Ciężko, sprawia problemy. Mi i otoczeniu. Jeszcze jak jest jeden, wiesz, anchorman, to już w ogóle nie. Kunde ma dobre wrzutki. Słuchaj, no z przodu zawsze coś strzelisz. Jak masz nawet tam... nie zawsze, ale wiesz. Ale jak masz z przodu nawet gości dwóch, którzy mają counter target, no to wyobraź sobie, że zawsze coś tam z przodu jest możliwość zagrania klepką. Pięknie go przechytrzymy teraz. Haaland! Haaland! Oj, wyprzedził mnie Puyol, ale Dida się nie zorientował. Dwa razy DMF, Kimmich, Frankie de Jong. DMF, Kimmich, Frankie de Jong. To tacy, wiesz, to nietypowi taki DMF. To takich masz tych DMF-ów delikatnych, można powiedzieć. Nie masz takich typowych, wiesz, czołgów. Ale super piły rozprowadzają. A, dobra. To było nieporozumienie. To było nieporozumienie. Arnold ruszył. Kunde, musisz. Znowu ten Guardiol tam jest w polu karnym. Haaland! Aj! Panowie, musimy ten mecz wygrać. Tu chłopaki przyjechali z Realu Madry, mają potężną kadrę. Nie ma trójkątów. Dobrze, uwierzył. Kurwa, maj. Podaj. Dzięki. No to teraz Haalandem przesadziłem. Pięknie, Casemiro. Dlatego grasz w tym zespole. W tempo Hernandez? Nie dojdzie. Ajajajaj, próbował. Cambio di giocatori.
A dzisiaj Vapor narzekł strasznie na Vieirę. Ja mówię, Vapor, no jak na Vieirę? Mówi, narzekał, nie? Nie, nie, tu ja wiedziałem. Uciekł mi! Ale to mi Jasu wiedział. Dobrze, Kroj wygra główkę. Spokojnie rozgrywa. O, jaki przechwyt! Niedobrze. Nabiłem się na kontrę, no ale on robi sztuczki. Dobrze, robi sztuczki, to trochę czasu kupiłem. Vieira dobry jest, ale wiesz co, ja jednak nie grałem nigdy Vieirą, ale grałem kilkoma i na razie mi Casemiro najbardziej podpasowuje, najbardziej. Ależ mnie teraz przeczytał mnie. Za dużo jest na stronie u nas, panowie, to chyba pójdzie kontra, nie, to jest Gavi, wszedł na boisko Gavi. Niedobrze się dzieje, to zaraz będzie bramka dla przeciwnika mojego. Pięknie Haaland z Dawidca wykorzystał. Gavi. Cruyff. I mamy to. Strzelaj! Oj, dobra, nie. Marquinhos dosyć wysoko, ryzykownie. Haaland żartował. Kurwa, podaj. Co jest, panowie? Zmęczenie. Pedri świeżutki, ale nieporozumienie się. Piękny blok. To nie, tu jest trzech, panie, tu jest trzech. Pięknie sklepali. We dwójkę, dobrze. Dobra piła. Super piła. Oj, coś mi się chyba guziki pomyliły. Ale on o tym nie wie. Myślę, że taka akcja powinna być. Dobrze. Pedri. Pedri tą słabszą nogę też ma taką sobie. Nie było. Metr. Tu stopa, to nie powinno być. Panowie, jak wygramy z nim, to dostajemy coś do przodu. On dobry zespół ma. Ależ błąd mojego przeciwnika. Swoje zdjęcie taktyki. Dobra, później ogarnę sobie. Ale ona będzie do weryfikowania Tomku w pierwszej lidze. Jak zagrasz 3 mecze z pierwszą ligą i... Ale to też nie jest taki, wiesz, adekwatny. Pierwsza liga, pierwszej lidze nierówna jest. On ten kolej zmian nie robił. Chłopaki u niego siadli i nie mieli po prostu świeżej krwi. 15, no szkoda, to nie był jakiś z wyższej półki przeciwnik, dlatego tylko 1-0. Dobrze, że i tak się udało w ogóle wygrać ten mecz. Bo nie wiesz z kim grasz, nie? Oczekaj, zerknę sobie na tą taktykę. Cztery, trzy. A na kogo masz counter target? Na bocznych? Na Messiego i na Eze? Czy Mbappe masz? Aha, Eze, Messi. Wiesz, zajebiesz tył i jakąś piłkę do przodu po prostu przedostać i tam zawsze, wiesz, jak masz dwóch counter targetów, jeszcze ci Mbappe dojdzie, no to już masz jakąś trójkę do grania. Jeszcze w sumie taką trójkę dosyć szybką. I sobie poklepią tam pyk, pyk, pyk i już, nie? Także możesz... Tylko nie możesz piły z pola karnego kwadratem wychodzić. Troszkę masz ograniczoną wersję.
Poczekaj, zobaczę obrońców, jakich masz, Cafu. Masz Guardiola właśnie, no ale to też masz zrobione tak jak wiesz, tak jak większość ludzi. Trzech cebeków, prawy airbag jest zrobiony z defensive. Tomku, jak to działa? O, ten zestaw mi się bardziej podoba. Chouameni, Pedri, Tonali i coś tam było jeszcze? Chouameni, Pedri, Tonali. No i Reinildo. Bardziej mi się podoba, Tomku. Ten Chouameni, Tonali i ten Reinildo, tak? To mi się bardziej podoba jakiś ten zestaw. Ale dlatego, że ja, wiesz, lubię takimi typowo stricte obrońcami grać. Ale z tym Tonalim, czy jak? To jest, ten Tonali w ogóle fajny zawodnik jest. Ruben Diaz jest, zobaczymy. Zobaczymy, jakiego on ma menadżera. Ripa. Co to jest za menadżer? Co on robi? Jaką ma taktykę? Ripa, ktoś pamięta? Bo jak ma quick counter albo possession, no to tam wiesz, można wykorzystać słabość Rubena Diaza. Aha, ci z czatu to rezerwa. Aha. Counter target ci chodzi? No to no... A quick counter, tak? No to nie wiem. Aha, possession. No to tu będzie można wykorzystać troszkę słabość Diasa w obronie. Bo Dias nie jest taki szybki. No zobaczymy. A on nie ma Conte, Antonio. On ma... A to... Aha, dobra, ten Ripa to Conte. Kurwa. No dobra, panie, dobra, nie zajrzyłem. Kunde target. Dobra, musimy to wygrać, panowie. Będzie ciężki mecz. Aha, dwa style ma. No to panowie, to czasem streamer musi troszkę zajarzyć. Daj spokój, kurwa, Vidal. No już nie gadaj tak. Na razie Lautaro spokojnie zaczęli chłopaki. Tomiyasu. Oj. Taką chamską trochę piłkę mi rzucił. Troszkę to była chamska piłka. No, z wodem. Szuka. Karim. Ale fuks. Ile spinów? Krzysztof, chyba 7000 końców. No, tak jak Tomek pisze. 7000 końców poszło. Dostałem ważny telefon. Żona mi powiedziała, słuchaj Piotrek, bo tam kuchnię trzeba zrobić. Nie? A ja mówię, no... Ja mówię do niej, Lautaro Martinez. A ona mówi, wiesz co? Gabi. Kurwa, zaskoczyło mnie, nie? No i tak wyszło, jak wyszło. Ona powiedziała, że... Ufa mi, że wie, jak to, że może się skończyć. Ależ tutaj nie wiem, co miałem zrobić. Chyba strzelać tylko. Nie, kolego, tutaj a Messi, Bóg futbolu, nie, Tomiyasu, Bóg Japonii. Kurwa, jak płodo jeszcze, nie? Szmara, dobrze. Ten Ruben Diaz jego słabości nie wykorzystuje. Nie ma kiedy nawet. Kunde, dobrze. Może teraz? Nie. O kurwa. Ktoś tam ubiegł za plecy. Nie? O kurwa, gdzie byłeś, nie? I wyjebał tak na aut. Hernandez. No, troszkę nie w tempo.
No, tutaj narzeka no, Rubena Diaz, a jak ładnie mnie wyprzedził. Polisz piła do Pellegriniego. Jest Martinez Lautaro. No, tam widzę, że Christopherowi matematyka się włączyła. No, tak wyszło, panowie. Może Kuchenka? Co ty tutaj tak za mało na Kuchenkę? Dobra, dobra, bierzmy końcy. No, nie był, ale tutaj mnie tutaj zrobił troszkę. Gdzie mi tam poszedł Marquinhos? Kurwa, pani Marquinhos, nie możemy tak robić. Piękny przechwyt. Kevin De Bruyne. Jest wrzutka roku, będzie. Nie, czeka, czeka. Czeka na Arnolda Schwarzeneggera. Kurde, no nic. No już wiedział, że tam podam. Dobrze. No tutaj się troszkę zamotałem. Jak mi uciekł. Ależ mi uciekł. Watkins dobry nawet jest, Christopher. Ten Watkins. Na pasji, nie? Goal poacher chyba. Zniszczy mnie teraz koleś. No nic. Jeszcze. Uwolnił się Fernandez, no, ale no, rzutka. Patrz, wyprzedził go. Kurwa, co się stało? Co się stało? Pellegrini, De Gea. Ależ to było. Ale widzieliście, jaki błąd bramkarza był? To było dobre. To była dobra akcja. Ucieka Hernandez. No męczy ich. Ofiarnie Van Dijk chyba. Nie gwizd stronnego. Dobrze. Marquinhos wyczuł. Nie, pomyłka. Spalony był. A, White. White to taki solidny obrońca, nie? Troszkę. Z Arsenalu. Zasnąłeś? Wszyscy kurwa naoglądają się tego wapera i każdy chce go kopiować. There will be 1 minute at a time. De Bruyne. On strasznie fokusuje się na jednej stronie. Ja mogę przerzucić piłkę na drugą stronę. Ale. Ja nie oglądam, bo ma czat dla obserwujących. No ale to oglądać możesz. A czemu go nie obserwujesz, Vapera? No powiem, że słuchaj, jest sprawa. Tomek cię nie obserwuje. O kurwa. Bo on cię przestał obserwować. O ty chuju, ty mnie przestajesz obserwować? To patrz teraz. Unfollow i chuj ci w dupę, kurwa. No teraz zobaczysz, kurwa. I pyk jednego mniej. Co, głupio ci teraz, nie? O kurwa, zaskoczyłeś mnie troszkę. Dobrze. Ty mnie nie? No to ja ciebie też, cwaniaku.
Kurwa, jak dzieci troszkę. To za jakość jest tego. Ucieka tam Hernandez. Aj. Dobrze, dobrze. O, to patrz teraz. Ty unfollow? Kurwa. No ale niechcąco mi się klikło, kurwa, już nie bądź taki, nie? Dobrze, mi też, jak będziesz followował teraz jeszcze raz, to ja też coś zrobię i będzie okej. Okay. Już się nie przejmuj. Piękna piwa. Ale miał miejsca, za dużo miejsca zostawiłem temu kolesiowi. Ależ De Bruyne go przeczytał tutaj. No, tak jak Van Dijk mnie. Nie, to Diaz, no Diaz. Mówiłem, że go wykorzystam z szybkość, ale no... On mnie na razie wykorzystuje. No, co ty, De Bruyne? No, kwał, no. Patrz, robi mi miejsce. Ty, Benzema robi mi miejsce na strzał. Dobrze, proszę bardzo. No nie. A, De Bruyne ruszył. Dał mi miejsce. To jego błąd? Pellegrini. Dobrze. A dał mi tam miejsce na wrzutkę. To była wrzutka spokojna, taka wyważona. Wszystko się zgadzało. No ale Pellegrini no zawiódł. Schodzi od razu z boiska. Trener, zejdź chłopie, odpocznij. Takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Kurwa, ten też dobrze gra. No nic, no nic. Niedobrze się dzieje, niedobrze. Takie 1000 to za moim zasięgiem na razie jest. To chłopaki umią grać. Top 1000 będzie tego gościa? Wydaje mi się, że może być. A jak będzie poniżej pierwszej ligi, to zrobimy zmianę drastyczną. Puszczę Marquinhosa na prawego cebeka. Dobra, pójdźmy. Nie bardzo, to nie za mądry pomysł był. No ale tutaj ma ten koleś krycie, bardzo dobry ma. Oj, Gavi uciekł mu. Bardzo dobrze koleś gra. Nie. Bramę zdobył. Ups, uciekł mi. Gavi z Arnoldem. Arnold. No nic. To już nie wyrównamy tego. Jeszcze nie, jeszcze jest Pedri. Hernandez. Za blisko. O, nie ma takich dobrych wrzutek ten Hernandez. Szybkie, ale kurde no, te wrzutki nie są takiej luks jakości.
A to 3-0 jest. A, myślałem, że 2. Dobra, no to już nie wygram. Myślałem sobie, a może strzelam, to jeszcze będzie jedna bramka. To gdzieś mi trzecią huknął. No dobra. Jeszcze coś tam wymyślili chłopaki. Dawaj, dawaj na biegu tego Diasa. O, pobrałem go na biegi. No ale zasłużył na wygranie. Nie, 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 nie. Dobrze. Hala Madryt. Znam kolesia. Z tego, on jest fanem Madrytu, Realu. Get shot. Headshot, no. Nie, to było ten, Christopher. To akurat na lagi nie można zwalać, bo on no dobrze grał, ten koleś. Nie dało się grać. Zajebiście koleś grał, ale zobacz, też zmian nie robił. Ten zajebiście grał. No to, co miał, to wykorzystał po prostu. No, ale to kurde, no dzisiaj to nie idzie coś, panowie. No druga dywizja, musimy jakąś zmianę podjąć tutaj, coś musimy zrobić. Ten dobrze grał. Przesunięcie ekranu. Nie, ale ten wiesz, no ten... ten, no nie grał tak dobrze, ale wykorzystał wszystko. Czekaj, ja mam chyba jeszcze bronkarze, jeszcze jednego. O, tego Watkinsa miałem sprawdzić. Watkins. Tylko, panowie, tylko taka sprawa jest. On ma formę A, nie? I ten profit ze strzałki lekko do góry, czy maksymalnie do góry, nie jest taki jak strzałki lekko w dół, czy na maksa w dół. Za mało daje trochę ta strzałka do góry. Powinno być więcej. Watkinsa? Czekajcie, muszę pomyśleć. Aha, nie, bo on jest już wylewelowany. Nie, panowie. Może go dam. Na ławkę? No, może na ławkę go wpuścimy. Dobra. Na ławkę go wpuszczę za Karima. Niech będzie. Ale zobacz, jaki on wkurwiony jest, nie? Nie, no to on będzie dobrze grał, bo widzę po minie, że on ma coś tu do udowodnienia. Dobra, niech będzie mu. On ma specjalizację do gry w powietrzu. Ma specjalizację do gry w powietrzu. Załóżmy, że częściej wygrywa te pojedynki główkowe. No ale no nie ma skilla do główkowania i... A Gaja? No Gaja ławka, daleka, rezerwa. Ale Gaja zajebisty. Gaja zajebisty, tak samo jak Alex Telles. Też jest fajny. Grimaldo na lewą stronę. To nie tekst, to film. A to był z tym film, jak on się nazywał, ten koleś? Henderson, ten aktor. Woody Harrelson, Harrelson. Przypomnij mi tego kolesia, co tam grał. Woody, no tak myślałem. Harrelson, jak jego nazwisko brzmi? Harrelson czy Henderson? Henderson, no właśnie, no. Harrelson. Coś mi się na H kojarzyło.
Hamak. Woody Hamak, kurwa. Nie. Panowie, tak teraz taka poważna rozmowa. Fajnie się w to e-futbol gra, nie? Mi się na przykład dobrze gra. Bardzo dobrze mi się gra. Wiesz, no gra jak gra, no zawsze będą jakieś tam, wiesz, odbitki albo podania, ale generalnie się fajnie gra. Bardzo mi się fajnie gra. Gra nabrała troszkę takiej dynamiki. No Tomku, to tak, no co by nie było, to wiesz, no wyobraź sobie, że oni robią grę. No nie można wszystkiego idealnie zbalansować. Ciężko jest, naprawdę jest ciężko. Wiesz, do Tekena na przykład, czy do Lola co chwilę jakieś poprawki wprowadzają, bo generalnie gdzieś tam suwaki, czy na przykład win ratio, załóżmy, jeden champion ma na poziomie 55%, no to oni też już się starają, żeby coś tam znerfić, żeby do 50 dobić. No i to wiesz, to jest wiecznie jest przeciąganie takiej liny, nie? I żeby to zbalansować, ale to kurwa wiesz, tak się nam wydaje, że to jest łatwe. To ciężkie jest do zrobienia. My możemy sobie płakać, ale naprawdę jest to ciężkie do zrobienia. Im bardziej oni grę rozbudowują, tym bardziej będzie ciężka do zbalansowania. Bo jest za dużo po prostu rzeczy, które muszą do siebie pasować. Ja nie mówię o połączeniu, kurwa, internetowym, bo te połączenie internetowe to wiadomo, nie? Że nie pomaga, ale ogólnie o samą grę. No to nie, Tomku, ja nie mówię o tym, ja się na tym nie znam i ja wiem, jak to mi na przykład przeszkadzało w League of Legends. Może być tak, Tomek. Na ten temat to moja wiedza jest, wiesz, bardzo niska i ja sam gram na Wi-Fi, u mnie jest jakoś dobrze. No, ale no widzisz, no mimo wszystko, że chłopaki grają, wkurwiają się i nadal grają w tego PS-a. Bo jest naprawdę fajna gra, tylko że po prostu czasem no macie połączenie, jakie macie. Ale to, co Konami w ostatnich dniach robi, wiesz, no każdy tam wchodzę na Facebooka, załóżmy, już nie mówię o tej polskiej grupie, nie, bo tam wiecznie, kurwa, piszą, wiesz, wchodzisz na grupę i od razu piszą ci, kurwa, ktoś jeszcze w to gra? A ktoś się tak pyta, ktoś jeszcze w to gra? Ale na grupie siedzi, nie? Ktoś jeszcze w to gra? Kurwa, czy co? No, tylko wiesz, wchodzisz na te jakieś grupy niepolskie e-football, kurwa, no, wiesz, ludzie się tam świetnie bawią. Daj, wiesz, piszą, że dajcie tego i tego zawodnika. Znajdą się tacy, co tam piszą, nie? Coinami. Kurwa. Pay to win. Ale czy to... No niech będzie pay to win, założę. No, ja nie wydam ani złotówki i gościu ma 2750, a drugi koleś ma 2,5. Tak jak ten Onur 68, nie? I koleś ma drugi 2,5 i nie może tam zdobyć składu. Sobie gra. Gra. Wiesz, no pewnie dostaje jakieś frustracje, jak koleś jakiś wyskakuje z legendami. No na pewno, ale z drugiej strony wygrywasz taki mecz i masz taką satysfakcję zajebistą, że wiesz. Tylko do czego zmierzam? No do tego, że żeby znać swoje po prostu miejsce w szeregu i tyle, no bo no nie wszystko możesz wygrać. No nie ma szans, no. Znaczy są tacy ludzie, nie? Co mogą wszystko wygrać. Ale to no niekoniecznie musisz być ty i się po prostu trzeba pogodzić z tym, że no czasem przypadek będzie na boisku i przegrasz 1-0 czy tam 2-0 z gościem, który oddał jeden strzał i dwie bramki zdobył, nie? Bo miał Maguire'a w składzie. No także kurwa no, ale w piłeczkę się fajnie gra. Ja jestem, wiesz, fanem piłki nożnej i mi dodatkowo, wiesz, fajnie się gra. O. Jeszcze lepiej. Krzysztofera podziwiam, że on kompletnie się nie interesuje piłką, a e-futbol lubi na przykład, nie? No, Tomku, chodzi jak gówno, może chodzić jak gówno, ale... Kurwa, no, u mnie to jakoś nie chodzi jak gówno, tylko no, tak jak mówisz, że pewnie z serwerami może coś być.
A Martinez na szybkości. Dobrze się gra w tą piłkę. Bardzo dobrze się gra. Mogą jeszcze wiele rzeczy usprawnić, ale mają silnik zajebisty. I nawet ta nowa gra w UFL wyjdzie, czy FIFA, przypuszczam, że jeśli nawet będzie lepsza niż eFootball, załóżmy, że jest lepsza, prawda? Ja i tak, kurwa, jakoś chyba nie zmienię gry. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może to przez to sterowanie, czy w ogóle kontakt z całą serią. Może dlatego. Po prostu mi się, wiesz, dobrze gra. A nie oczekuję jakiegoś mega grania. Chwal był! Czerwona frajerowi. Dobrze wstał. Jedzie dalej. Jedyne, czego mi brakuje, to żeby były po prostu statystyki, kto ile goli miał, średnią ocen i asyst. I to wszystko. To mógł się bawić, nie? O, ten ma tyle i tyle w meczach, jakieś tam, wiesz, mógłbyś sobie analizy robić. Kto by się lepiej sprawił. O kurwa, jaka sztuczka, dobrze. To jest było fajne. Ale źle De Bruyne podał, no nic. Messi się wraca? No jak? No może ma trackbacka, żebyś wiedział, kurwa, Tomku. Ale ostatnio grałem z kolesiem jakimś, co chwilę Neymar, kurwa, się wracał do obrony. Ale tak co chwilę, nie? Ja tak patrzę, kurwa, na pewno Neymar? Panowie, ten mecz... Uja... Dobrze. Ten mecz musimy wygrać, bo tu będzie minus 40 na bank. Koleś nie może być ze składem 2500 wysoko. Dobrze, Pellegrini jest. Bramka chciał wyjść. Ujo! Ale setka. Aha, no, ja mogę nie być takim, wiesz, jakiś próbką taką, tak jak napisałeś, jeśli chodzi o e-football. Bo z drugiej strony, no wszyscy grają, sam wiesz, jak grają, nie? Piła do przodu, klepka i szukają X albo trójkąta i dla nich jest, i to jest istotny sposób, jaki grają, a ja inaczej troszkę gram i ja gram po prostu, no, wyższy level. Ludzie może dorosną do tego playstylu. No, tak jest, Tomku. Ja wiem, że tak jest. Pyk, pyk, pyk i sam na sam, nie? No. Ja tak nie umiem grać, bo my to chłopaki, wiesz. Jest Pellegrini! Kurwa, nie! Łamie standardy, no bo to jest taki inny styl. To jest taki styl, taki wiesz, skandynawski. Nie wiem, czy interesujesz się mitologią tą nordycką. Taki wiesz, Freja, Thor. Te sprawy, nie? Loki. No i proste też włosy, nie? Jeszcze krój, 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 wyszedł bramkarz. Kurwa, ten bramkarz czuje grę, patrz. Jeszcze sklepki zagrał, nie? Dobrze.
No nie, ten Haaland. Jak zawsze jest Haaland przeciw innej drużynie, no to ja mam ciężko. Co by tam nie zrobił? Jeszcze mi tutaj okiwa. Nie, nie, tutaj Kunde, nie daj mu, nie daj mu. On nie umie wrzucać. Nie, nie wrzuca. Dobrze, 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 panowie, jedziemy. Pellegrini strona. No, jest za wolno troszkę. Nie lekceważmy przeciwnika. To się może zmienić jeszcze dużo. Nikt nie lekceważ go. Okiwał De Bruyne? Nie, nie, nie okiwał. Ty, Tomku, ale wiesz... Wiesz, zauważyłem, co na mnie, jeśli ja gram takim ustawieniem, może mam kiedyś się to przydać. Zauważyłem, że strasznie mnie denerwują akcje i ciężko mi przeciwko temu walczyć. L1 trójkąt, ale to górą. Wiesz, gdzieś koleś wycofa piłkę do tyłu, czy tam do boku lekko i przerzuca mi na dobrą i tam koleś wchodzi. Ten, co zagrał, wiesz, 1-2 klepkę. To jest straszne dla mnie, wiesz, ta zagrywka. Tak dużo, dużo piłek mi przechodzi. To jest chyba najgorsza zagrywka, jaka może być dla mnie. Taki górą L1 trójkąt. Ten Haaland się rozpędzał już. Ten walec norweski. Dobrze, jak Casemiro to przechwycił. Czy się uda? Dawaj go na biegi, Arnold. Dawaj go. Pięknie, pięknie, Arnold. Ale ten bramkarz jeszcze został. Jeszcze ten bramkarz. Kurwa. Panie, trzymaj go. No, coś tutaj się dzieje niedobrego w moim zespole. Ucieka. No nie, no nie. To takie było proste do zagrania. Jeszcze nie koniec. Lautaro. The attendance for this match was 70,987. Jest klepka, jest klepka. Nie ma nic. Jeszcze jest tutaj błąd mojego przeciwnika. Kroj. Nie ma. Wyczuwam remis. Oby nie porażkę. Za remis chociaż będzie tylko minus 40, minus 25. Przewrócił się Arnold. No, niedobrze. Niedobrze się dzieje. Trójkąt? Nie. Tomiyasu. Nie wyjdę z tego. Dobrze, Tomiyasu. Bardzo dobrze. Zaraz będzie brama. Zaraz mi huknie. Kunde, musisz. Watkins? On wejdzie sam, panowie. On wejdzie sam. O. Dobra, wpuszczę go zaraz. Jaki fuks, ja pierdzę. Co to było, panowie? Ależ piła do Pedriego. Pedri z pierwszej piłki. Nie, mogę to strzelać jakoś. Cokolwiek zrobić. Dobrze.
No, to teraz możesz. Teraz możesz, Bimbaj. Hala nie umie podawać. To jest ten plus, że on nie umie podawać. Dobrze. Dobra, wpuść mi tego Watkinsa. Tylko za kogo? Za Lautaro, dobrze. Nie, ja wygrałem tam po 2-1 wtedy. Jeśli chodzi o nasz mecz, to ja wygrałem 2-1. Pamiętam, bo ty miałeś łzy w oczach. Mówi, kurwa, Fuchsen, strzeliłeś bramkę. Nie, a ja mówię, nie, taktycznie się podszedłem. To pamiętam. Dobra, dajmy piłę na Watkinsa. Niech się rozgrzeje, niech rozgrzeje kolana. Nie? Jesteś? Ups, ale Fuchs. Kurwa. Ciężko się z tym kolesiem gra. On ma skład 2,5 tylko, ale bardzo dobrze gra w obronie. Dawaj, strzel mu do szatni. Dawaj. No ale to Miasu wyczuł jego zamiary. Casemiro, ależ zagrywka do Pedriego. Pedri na szybkości. Ja, co to było, panie Pedri? Watkins? Nie, poszukał Arnolda. Arnold zmyłkowo. Ja. Niedobrze, jeszcze Pedri, błędy. Cruyff. No, wiesz, tam coś zabrakło, czegoś zabrakło. To nerwy też dochodzą. 2 minuty, ostatnie minuty i będzie remis. Jeszcze nie, to jeszcze nie. No to już koniec. To już jest koniec, kurwa! Bramkarz to wyciągnie. Jest, minus 25 tylko. Ale zrypał, nie? Tomek idealnie ma po to, żeby strzelić po długim. Ale koleś bardzo dobrze grał, kurwa, no. Jaki Fuchs? Czy widziałeś, jak tańczyłem w bramce? Dudek też tańczył w bramce, jak karnego wyciągał. 20? Czyli on mógł być... Nie, druga liga, trzecia. Kurwa! Dobry mecz. Ale coś czułem, że kurwa jakieś lagi dostałem. Coś było, panowie. No, tak mi się wydaje. Zaraz idę do toalety na chwilę, bo ja cały czas myślałem o toalecie. No, wiecie, o co chodzi. Na razie idę do kibla.
Ty, ale sobie myślę, że nawet sobie myślę, że może koleś drugie konto założył, wiesz, ale ale nie, no bo jakby miał drugie konto, to taką sytuację tym Messi by wykorzystał. Chyba on w tym sezonie w ogóle zaczął. No, tak jak mówisz, Krzysztofer, że chyba obstrał, znaczy Tomek, obstrał zbroję i no wiesz, że koleś byłby doświadczony, załóżmy drugie konto ma, to on by to wykorzystał. No ty byś inaczej zagrał, ja bym inaczej zagrał na 100%. Każdy z nas by inaczej zagrał. No kurwa, to była idealna pozycja po to, żeby skręcić i po długim uderzyć, nie? Może tego tańca się przestraszył, no nie, nie wiem, ale to nie był doświadczony gracz. No tu u mnie to samo by było, Tomek. No Messi jeszcze, nie? Na dodatek, to już w ogóle. No, no ale widzisz, no jakie są fajne mecze. A już myślałem, że wiesz, ten mi dojdzie piłka, ale tam Mendes to już chyba opadał z sił. Jakieś nieporozumienie i poszła kontra. To fajne było. Człowiek tak zasypia, nie? O kurwa, nie. O kurwa, nie, odpala się nagle, nie, ja pierdolę, nie. Szybko szansza się na bramkarza, tańczy w bramce, ten koleś cię zobaczył, mówi, nie, kurwa, jakiś pros, pierdolę obok słupka. Kurwa, jaki fuks. On mógł, wiesz, on mógł, nie wiem co mógł, no w sumie to taka setka była, że wiesz, no Messi takiego nie wykorzystać. Tak jak piszesz, obstawał zbroję. Tak jak troszkę ten, czekaj. Tak jak czytałem na Facebooku, to ktoś tam pisze odnośnie Arsenalu, nie? Bo tam City się odpaliło i City jedzie teraz po mistrza, nie? Arsenal prowadzi i ktoś tam pisze, nie? Że Arsenal jak zwykle, kurwa, nie dojdzie do kibla i obsra się przed kiblem, nie? Kurwa. Bo ten Arsenal też topa za wtopą teraz. Tego kolesia kojarzę. L. Lucjan. Albo El jak Liverpool może. Albo Lucjan, El jak Lucjan. Militao wchodzi chyba za ten błąd. Może tam Kunde też uczestniczył w tym błędzie. Watkins czeka, wkurwiony. O kurwa. Dobra, niech czeka na razie. Znowu ten Haaland. Z Haalandem mi się ciężko gra, bo ja właśnie nie mam kolesia mocnego obrońcy takiego na niego. 1,88 m to Miyasu, 83, 86. Haaland 1,94 albo 5 ma. To jest dobry koleś, ten Haaland. No ale udało się, minus 20 tylko, należało mi się. Dobra. Nic się nie ominie, Tomku. Ja to strzelam jedną bramkę na mecz. Pik pierwsza minuta, 1-0 do końca, później już nic się nie dzieje. Minuta ciszy była przed meczem chyba. Militao, dobry kontakt z piłką. Z tym kolesiem muszę wygrać, bo on chyba nie gra dobrze. Tak jak ten poprzedni, nie? Militao rusza ofensywnie, zobacz.
Ups. To De Bruyne zrobił tutaj, wziął na plecy, piękne to było, to był piękny panie De Bruyne. Sklepał z Haalandem, dobra. Pellegrini, co ty panie Pellegrini? Ale sobie piłę wypuściłem. Ale co, sprzęgło ci padło tak na drodze, że nie mogłeś jechać, czy po prostu już czułeś, że auto tak już, no, kwalifikuje się do wymiany? De Bruyne. Aj, dobrze, dobrze. A, zagapiłem się na czat, no i co? Ależ tutaj ryzykownie to mijasu. No Marquinhos był chyba. To był wślizg właśnie. Dobra, muszę się skupić, Tomku, kurwa, nie jakaś dwumasa sprzęgu. To trzeba walczyć o życie. Arnold przeszedł na lewą stronę. No, nie koniec. Oj. Błąd, błąd mojego przeciwnika, błąd. Guziki mi się pomyliły. Miałem tutaj kwadratem strzelać wcześniej, ale mi się guziki pomyliły i trójkąt użyłem. No, fuksem strzeliłem. Ups, ups, ups. Dostał na plecy. O, ależ tu pięknie zagrał Militao. Dobrze go wpuściłem. Zasłużył, zasłużył teraz. No, no, no. Co to za piła była? Mart Hernandez pośliznął się, nie szkodzi. Błąd znowu mojego przeciwnika. Jeszcze jest Pellegrini. No nie ma go. Piękny wślizg, dobrze. Faul? Nie, nie było. Lautaro! Goal! After
our 43 minutes is number 11, Lautaro Martinez. There will be 1 minute added time. Please take this opportunity to pay a visit to our official store where memorabilia from today's match are now. Christopher, a odnośnie tego AC i OC, to u nas w Norwegii jest tak, że wykupujesz sobie określony poziom, nie wiem jak w Polsce jest teraz, ale na przykład jak bierzesz OC czy tam AC, to jest tak, że w zależności od tego, ile rocznie płacisz tych pieniędzy, masz chyba 3 progi, to do każdej szkody płacisz później taki wkład własny masz. Nie wiem jak jest w Polsce, ale to, tu jest tak, że na przykład 3000 koron zawsze płacisz, żeby uniknąć takich nadużywania przez ludzi. Także masz tak, jakąś tam pulę masz, którą i tak musisz pokryć. No, załóżmy, że twoja szkoda wynosi 5000 koron. Z tego ty 3 musisz włożyć, czyli 2000 koron wychodzi na plus. A to dobre jest. Ale o tyle dobre jest w Norwegii, że jak chodziłoby o usłyszenie, coś się stanie albo coś, no to od razu kasa jest wypłacana. Nie musisz się nic starać albo dzwonić, nikt cię nie oszukuje i raczej wszyscy wypłacają tyle, ile się faktycznie należy. Nie masz czegoś takiego, że zaniżyć ci wypłatę pieniędzy po to tylko, bo ty po prostu się nie upominasz, nie? Kurwa, no to pojebane jest trochę, nie? Bo wiedzą, że się upomnisz tak czy siak, a część ludzi się nie upomni. I tyle, nie? Ja pamiętam też, że mi się coś z żony autem stało w Polsce z Mazdą, a już mieszkaliśmy w Norwegii. No to tyle mi dali z ubezpieczalni, ja mówię, panie, kurwa, jak to mam zrobić? Za te pieniądze. No mówię, to nie należy mi się. No i później zadzwoniłem do nich i suma summarum dali mi w sumie jeszcze 40% więcej. Tylko dlatego, że przedzwoniłem do nich. To pojebane jest takie przecież prawo, nadużywanie. Jakby od razu nie mógł mi tyle dać. Jakbym się nie upomniał, to pewnie by zostało, nie? Kurwa, no. Pięknie, bimba. Jak to zrobiłeś? No normalnie. Jak zwykle. The attendance for this match was 71,898. O ja. Nie podoba mi się, wiesz, jak tak robią firmy. Tutaj jest tak w Norwegii, że po prostu jedziesz do tego, coś się stało, jedziesz, żeby ci zrobili oględziny i mówią, szkoda tyle będzie to kosztować, no i wysyłasz fakturę tylko do ubezpieczalni i tyle to kosztuje faktycznie. Nie ma żadnych, wiesz, kombinacji jakichś, kurwa, że to za wysoko, że nieoryginalne części, że kurwa, takie, wiesz, w ogóle zależności, że to tylko na częściach z Afryki, kurwa, i to musi być z Kairu, kurwa, bo inaczej nie przejdzie. No, nie wiem w sumie, no, dokładnie. A, ty musisz jeszcze potwierdzić ubezpieczalnię, czy po prostu założyłeś oryginały, żebyś czasem nie oszukał, nie? No i o tym mówię, Tamku, tutaj nie ma czegoś takiego. Piękna piła. Idealnie.
Ale wziął go na plecy Arnold. Oj, jak zabrakło. Substitution in progress. Tutaj nie, tutaj po prostu ktoś ci robi, ktoś ci sprawdza za auto, ile faktycznie to będzie kosztować. Załóżmy 20 tysięcy koron. No i ty przedstawiasz to właśnie ubezpieczalni, że tyle i tyle będzie kosztowało. No i tyle ci wypłacają, nie? Gavi. O, podał do brokera. Znowu Gavi. No, ryzykownie, kolego, ryzykownie. Ujo. Podawał w polu karnym. Troszkę za ryzykownie to było. No ale Haaland jak zwykle, to Haaland. Wygrywa wszystkie główki. Jeszcze jest Gavi. Ależ Gavi odświeżenie tutaj zrobił. I jest tutaj Lautaro. A robiąc ten zdanie podpiszesz. O, wyszedł z gry. Zdenerwował się na Lautaro mojego. Tomku, szczerze mówiąc, jak ja bym zrobił, jeśli byłbym w Polsce, no w Polsce trzeba uważać. Tutaj po prostu jadę na oględziny do kolegi, bo akurat mam takiego kumpla, który pracuje tam, nie? I mówi, ile to będzie, weź mi tam napisz, co trzeba, nie? No i piszę i tyle, nie? No, 15 punktów tylko dostałem za niego, on... Wydawał się sobie mocniejszy. No, zdenerwował się. Cześć, Jerry. No ale widzisz, Tomku, no po co takie, wiesz, kombinacje? No kurwa, zamiast to wszystko jakoś uprościć. Tutaj to jest, wiesz, jeśli na przykład, że mój syn zachorował i mieliśmy lecieć do Meksyku. Mieliśmy wycieczkę ubezpieczoną i... No i w sumie babka mi powiedziała tylko, że potrzebuje dokument od lekarza, że mój syn był wtedy chory i nie mógł latać, bo zagroził mu po prostu zdrowiu czy tam życiu, nie? No i tyle. I więcej nic nie było potrzeba i miałem po prostu wszystkie faktury dosłać. Już nikt o nic nie pytał więcej. Jeszcze pytali się mnie, czy wolny jest, nie? A czemu pani pyta? No, z ryja pan się wydaje atrakcyjny, nie? No, ja mówię tylko z ryja, ale gruby jest. No, nie, aha, dobra, no to nic. I na tej zasadzie, nie? Z ryja pan jest przystojny trochę, nie? No, ale to mam wstać? I ja wstaję, nie? No, a, dobra, chuj. To ja już nic, nie ma sprawy. Działaj, Rory. A kogo masz w ataku? Tylko ja teraz mam dwóch niskich napadziorów i troszkę mi ogranicza wychodzenie z obrony kwadratem, ale bez jego, a wychodzenie kwadratem z obrony mnie troszkę ogranicza, ale takie wrzutki jak pinpoint crossing, no to to nie odczuwam różnicy jakoś specjalnie.
To jest okej, okay, bo chłopaki mają dobre wykończenie. Ten, jak już główkuje Martinez czy ten Cruyff, no to już jest okej. Okay. Tylko, że kwadratem nie mogę z obrony częściej wybijać. Praktycznie to jest strata piłki. Uwaga, uwaga, w formie łodki za Cruyffa. Boże, jaki wkurwiony, nie? Dobrze. Niech poczuje. Poczuje, że teraz go będę gnębił Watkinsem. Dobrze. No biedę mam z takich z tych skurwielic miałem, to wrzuciłem. No ale to kogo tam masz w ataku? No, Kenneta Zeigbo. No i jeszcze Maćka Żurawskiego, nie? Big time. Kurwa. Cavani, Cavani fajny. Diaz. A, ten za darmo to był ten. Ten za darmo to jak on tam miał? Llorente? Tego masz gdzieś tam? Nie wiem, co tam za darmo było. A ten Diaz, to masz tego nowego Diaza? Tego z Liverpoolu? Z Benfiki, co kiedyś grał? Taki turek z ryja. Kurwa. To wiem. Taki turek z ryja. Kojarzę, Rory. No to już kojarzę. On taki, taki z brodą, tak widać, że kurwa tam wiesz. To widać, że na wakacje tam je, latają. To kojarzę, no. To kojarzę, no. To kurwa bez tej wskazówki, Rory, to bym w życiu nie powiedział, o którego chodzi. Ale fajnie klika to ta klawiatura. Dobra, panowie, poważny mecz w ataku Haaland jak zwykle i łódki naprzeciwko jego. Z ramą gram, dobra. Lautaro, Watkins. O, spokojna gra, będzie possession pewnie. Gavi, z Gavi nie ma żartów, jeśli chodzi o pressing. No, tutaj wyszedł z opresji ładnie. Strona wolna, Tomiyasu. Co to za... No, zaskoczył mnie ten zagranie troszkę. Troszkę mnie zaskoczył. Dobry wślizg. Kurwa, beam by big time. Dobrze. Ależ tutaj Gavi doświadczenie. Jest Pellegrini. Pellegrini i jego kolega w ataku. Kurwa, jak? Dobrze, ale fair play mój przeciwnik zagrał. Kurwa. Ty, co tu się wydarzyło, nie? Ale widzisz, bo ten Pellegrini powinien to wykorzystać i przeciwnik powiedział, nie no, seta. Nie no, seta. Tutaj przeciwnik pomyślał sobie, nie no, seta. Ja powinienem oddać piłkę. Powinienem oddać piłkę, bo setę miał koleś. Ale tam Watkins uderzał z dystansu w słupek. Zauważył, że mu wychodzi Pellegrini. Pierdolnął w słupek. I pyk. I Watkins zdobił półeczkę. Pięknie zagrali chłopaki. Wszystko w planie to było. Trent tu będzie wysoki. Będzie, ale tam Carlos nadrabia szybkością. Watkins. Pojawił się. Pojawił się. Jeszcze kibice nie wiedzą, jak jego imię wymawiać. Jeszcze się nauczyli. Watford na niego mówią. Kurwa, Watford, Watkins, Watford. Rory, teraz ci powiem tak. Oglądałeś ten odcinek mój na YouTubie na temat skilli? Gavi. Ależ Gavi doświadczeniem, no kurwa. Ten młody chłopak z Barcelony robi... Tak, no, weź spróbuj sobie dać RL Superiority na Kolera. Obejrzyj ten mój filmik, tam mówiłem o Kolerze właśnie. Ten, co masz przypięty, nie? Obejrzyj sobie ten film i jak masz Kolera, to dodaj mu RL Superiority, ten skill i weź mi, daj znać, jak on będzie tam grał na wrzutki.
On tam do pinpoint crossing taki średni będzie, główkujący, ale jak mówisz, wrzucisz taką lekką piłkę, taką normalną wrzutkę, nie? Taką zjebaną, to praktycznie każdy pojedynek myślę, że wiesz, jak Giroud ma 9-9, jeśli chodzi o granie w powietrzu, no to on będzie miał... Nie, Giroud ma 9-6, a on będzie miał 9-9. Tak z moich obliczeń wyniku. Kurwa, to będzie luk zawodnik. To z wyższej piłki, z wyższej półki. Nie czepiaj mi się szczegółów, panowie. Nie czepiaj mi się. Streamer nie wie wszystkiego. Ja jestem tak samo graczem jak i wy, tak? Próbuję wyjaśnić dla tych, co jeszcze bardziej nie wiedzą jak ja. Nie, spokojnie, Tomku. To jest wszystko na żywioł były gadane. To nie jest tak chłopsiub coś powiedzieć, żeby ci ludzie nie wytknęli. Ale tam nie mówiłem jakiejś nieistotnych informacji. Wydaje się, że każdy to omawiając skill, to co chciałem przekazać, to przekazałem. A jak się generalnie to sprawuje, no to nie wiem. W jakim procencie dany skill poprawiają, też czego nie wiem. Nikt tego nie wie. To wiesz, wszystko bazuje na tym po prostu... Wiesz, Konami na żadnych liczbach ten... No było śmieszne, no kurwa, no co zrobisz? Jak na żywioł idę, to zawsze coś jest śmiesznego, nie? Coś tam mówi au, autobus. I to wiesz, tam, to takie rzeczy się trafia. Ten, czekaj, bo on ciśnie mnie tutaj. Ten Carlos mnie ciśnie, ja tu muszę coś... Patrz, Halon chciał mnie wyprzedzić. Dobrze, tutaj taka klepka, tak. Gavi, oż Gavi. Nie, tu Kunde nie da rady, nie da rady z Kunde. No, Carlos mnie zrobił tym razem. Dobrze, mamy to. Oj. Puścimy Gaviego, on jest w formie. Gavi, idziesz! Pressing, wysoki pressing, proszę bardzo. Musisz Hernandez. Pięknie Hernandez, bardzo dobrze. Lautaro nie umie wrzucać, ale się może nauczy. Nie, nie nauczy się. Może jednak. Lautaro. No, ale mogłem Casemiro uderzyć po prostu na bramkę, żeby kontry nie było, żeby było zakończenie akcji. Niedobrze. Ten koleś nagle odżył. Czuję, że on zaczął oddychać już. Ależ tutaj przewidziałem. Uf. Co trzeba zrobić, żeby te CMF-y biegały do przodu? Wiesz co? Ale jakim ty grasz playstylem? Rory, jakim playstylem grasz w ogóle? Counter target czy... Counter nie target? Znaczy quick counter czy... O jak uciekło mi! Quick counter teraz grasz. Wiesz co, wydaje mi się, że musisz Rory po prostu poczekać. Bo ja na przykład na swoich muszę poczekać, bo oni współpracują właśnie z... Współpracują stricte z bocznymi u mnie obrońcami. I jeden na drugiego musi poczekać. Bo jak będę chciał szybko akcję zrobić, no to... Joki fuksiarz. No to i tak u mnie nikogo nie będzie. Poczekać na patrzę, no. To może to coś się zmieni. O, jest nowy patch. 2, 5, 3. Widno, właśnie widać. Zaczęli biegać frajerzy. Panowie, gdzie ten Watkins? On gra? No coś tam gra, no zobaczymy.
Niedobrze się dzieje, niedobrze. Troszkę mnie tutaj wziął w obroty. Ależ mnie wyprzedził. Upamecano. Super ostatnio mecze rozgrywa. Idź, idź, Rory. Dobra, gramy na tego, gramy na Watkinsa. On musi coś wygrać. Wygrał. Nie, nie było nic. Lekka kostka zahaczona, ale to nic specjalnego. Ależ tutaj zrobił błąd, zrobił błąd. Źle się dzieje troszkę. Na Watkinsa, dawać go. Pięknie, pięknie, Martinez, o to chodzi, Watkins. Kurwa, jaka wrzutka. Tak wrzuca Martinez właśnie. Trzeba uważać. Nawet jak wrzuca, to próbuje strzelić bramkę. No, niedobrze jest. No, ale przeskoczył mnie. Haaland. Watkins tam oszukał, oszukał obrońcę, Watkins. No nie, no nie, już miałem wrzutkę robić, tam zamykał mi akcję ładnie. Dara się nadzieję na kontr, takie podania to mogę sobie robić. O, na dole. Na górze. Nie, nie, nie może być, nie może być, Arnold. A tu też mam zmiany automatyczne. Panowie, musimy tam teraz oddalić tą piłkę, bo nie dzieje się dobrze. Zaraz mi huknie bramę. No ładnie to zrobił, zasłużył. Wycofał do tyłu. No, troszkę nie w tempo. No, tutaj jeszcze czerwono, podwójna czerwono. Aha, zmiany są taktyki. Myślałem, że zmiany. U mnie zmiany automatyczne są. No, męczy mnie trochę ten koleś już. Troszkę mnie męczy. Patrz, jak Watkins nie patrzy na Lautaro. Chyba mają plan. Zobaczymy. No, Stefan, jak to był zdziwiony kto? Czekaj. Kurwa, zapomniałem, Stefan. Zdziwiony. Był taki koleś. Nie, był taki to koleś Tomek. We futbol graliśmy. I ja mówię. Kurwa, nie pamiętam już tego nazwiska. Jak on ten koleś się nazywał? To Krzysztof później mi wypomniał. Dajemy na Gawiego. Gawi z Carlosem. No.
Carlos idzie do ataku, zobacz. Co ten Gavi? Nie wiedziałem, co ja chcę zrobić. Co ja chcę zrobić? Nie wiem. Będzie groźnie. Przerzut do Carlosa? Dobrze. Jest Mendes. Mendes! Mendes! O nie, to nie powinno przejść. Jeszcze Gavi, czas na asystę. Aj. Ale Tomku, z tym lagami, to właśnie jestem na grupie Diablo, Polska czy nawet świat, nie? I bardzo dużo ludzi teraz dostaje lagi, znaczy DC. Bardzo dużo ludzi dostaje. Także mogło ci się też nadarzyć. Gavi. Oj. No, dużo ludzi dostaje strasznie DC. Tylko że nie na 28 poziomie, tylko na 94. Na przykład, nie? No i tu jest kartka druga żółta i pierdolaj z boiska. Upamekanek naprawdę, nie? No, symuluje dobrze e-futbol. Może być, Tomku. Może być czerwo. Była? Jeszcze wchodzi Martinez. Lautaro? To nie. No nic. Lautaro. Zagrywka psychiczna Wimbaya. Popatrzył się. Ajajajajaj. Bo z kartki, daj spokój. Już nie chcę komentować tego. Widać, że ta koperta poszła. Pellegrini. Skrypty. Nie, to po prostu sędzia z Premier League. A jakby był z Hiszpanii, od razu by kartkę pierdolnął, zanim by mnie dotknął. Nie wiem, jak ocenić mecz Watkinsa. Na razie, bo musimy zobaczyć, jaki przeciwnik, jakiej kategorii był. I był taki przeciwnik, taki słabszy troszkę. No to Łotkin słabo zagrał. Barca Atletico. Kurwa, coś Barca, Tomku, ma problem ostatnio z tym. Ze strzelaniem bramek. Nie wiem, szczerze mówiąc. Obawiam się, że może być remis. 1-1. No, ale to Łomku tak, no, lewy, wiesz, on tam, Lewandowski na pewno nie będzie imponował, jeśli chodzi o taką dynamikę, przyspieszenie, czy tam szybkość. Tylko generalnie najgorsze jest to, że on odstaje też technicznie. Gdzieś ma się tam, wiesz, problem z przyjęciem piłki, gdzieś za piłką mu odskakuje. To jest, wiesz, to jest najgorsze. No ale z drugiej strony też nie ma kto mu zagrywać. Fatih w ogóle, kurwa, poza światem. Rafinha miał liczby, no ale też poza światem. Dembele nie ma. Dembele chyba kontuzja nadal, co? Dembele to chyba najlepiej z nich wszystkich grał. No i oczywiście Pedri, nie? No to też ostatnio wypadł. I na Zuma 11. Uwaga. A, Pedri będzie grał. No to już wiesz, jak Pedri jest, to jest już dobrze. Bardzo mi się podoba, wiesz kto? Z Barcelony teraz? Balde. Ten mi się chłopaczek podoba. Bardzo mi się podoba. Kessie nie. Kessie to nie. On mi się tam wydaje, że nie pasuje do tej Barcelony. Ja nie wiem, jak się tam znalazł. Dla mnie po prostu nie pasuje. Haaland wchodzi, dobrze.
Nie lubię chyba nawet Kessiego. Ja chyba go nie lubię. Nie wiem, taki neutralny jest, ale... Nie, Kessie mi nie pasuje. Jakoś tam do Barcelony średnio mi pasuje. Może dlatego, że tak go z Milanu zapamiętałem. Wydaje mi się, że troszkę brakuje, jak na Barcelonę, to brakuje Kessiemu takiej gracji piłkarskiej. Jeśli to byłby inny klub jak Milan, no to okej, okay, nie? Ale to gdzieś tam wiesz. O! Barcelona mi się zawsze kojarzyła z taką klasą, z taką wiesz, techniką, klepką. Takim wiesz, innym futbolem jak wszyscy, nie? No, lewy w ataku, stówka. No to tego lewego bym chciał, podoba mi się. Jeszcze to wygrajmy. Skład jak Vidala. Vidal podobnym składem gra? Ma też tego lewego? Ja bym chciał, żeby był Nesta ponownie. Chciałbym, żeby był Cannavaro, ten łysy. No, to z tym Vidalem naprawdę tak może być. I tutaj mamy pierwsze rozpoczęcie piłki. Haaland w ataku. Trzeba ugrać te piłki wysokie. On tam lubi, on tak lubi. Nie śpię, nie śpię. O, zrobił mnie. Ole Nedved przywalił. Ole Nedved przywalił. Nie ma takich sztuczek tutaj. De Bruyne nawet się wrócił. Nedveda lubiłem. No ciężki mecz będzie, już to widać. Znowu petarda. Kurde. No, żebyś wiedział. Co tu było? Ja pierdzielę. Ale puścił sobie Carlos tą piłę. Dał na maksa siłę, po prostu zabił mnie na tej bramce. Nie mieli nic do powiedzenia. Zobacz, jaka petarda poszła. Może zostawi. Ale odbił sobie kolanem i ja nie zdążyłem zablokować. Patrz na to. Patrz, puścił sobie. I to z prawej nogi, nie? Z prawej nogi taka siła. No ładna bramka. Haaland jeszcze uderzył to. Rzućmy na Haalanda, rzućmy na Haalanda. No widzisz, ile Haaland wygrywa pojedynków główkowych? To jest właśnie zajebiste u Haalanda.
De Bruyne skakał nawet. O nie, no wiedziałem. Robert, proszę cię, Robert, nie. Sklepał mnie, sklepał mnie. Dziwną klepką, ale sklepał. No, Raul zawsze był taki skromny. Nigdy jakoś nie gwiazdożył mega. Jak mi zabrakło? Zabrakło mi dosłownie z pół sekundy. Luca Viali, no. Ależ fuks, ale fuks. Dobrze, że tam nogę wystawiłem, bo by było niedobrze. Kurwa, w reklamy pobiegł. No, Kunde, znowu ten Mbappe szybki, jak wiatr. Piękne to było. Kto to tam wszedł? Pellegrini chyba. Dobrze. No ale zdrypałem teraz. Dobrze, teraz przechwyciłem to. On też zajebiście. Bardzo dobrze. Wybij to bimba, bo się robi niedobrze. Ja pierdzielę, ten koleś nie jest za dobry, on takie błędy robi. Jak zremisuję z nim, to będę smutny.
Haaland się wrócił nawet. O, ależ mnie teraz tutaj zgasił. Spokojnie. Kurwa, jaki fuks. Spokojnie, panowie. Pięknie. Ja, dobrze, że fair play zagrał znowu. Może zaraz mi poda. Bardzo koleś dużo podwaja. Bardzo dużo podwaja. O, ależ piłę mu zagrał. Zajebistą mu zagrał piłę. Joki fuks, ponownie fuks. No, Carlos leży. Ja kurczę, przechwycił mi to podanie Haalanda. Ja pierdzie, to było kluczowe. Dobrze. Jeszcze De Bruyne. No to już mamy bramkę, bo to De Bruyne. Nie mamy. No to teraz Bimbaj ładnie. Bardzo ładnie, nie? No. Ciśnie mnie. Ależ się zatrzymał, ale się zatrzymał koleś. Ja pierdzielę. Ale jakiego filma to Tomek? A jeden, czy jeden to jeden dzień, czy jeden to jeden mecz? Nie, wydaje mi się, że jeden to jeden dzień. Wcześniej było chyba w którymś PS-ie, że jeden to jeden mecz właśnie. Ale tu chyba dzień jest, Tomek. To mi się wydaje. Pedri, Gavi weszli na boisko. Ostatnie minuty. Czy coś tu się zmieni? Obawiam się tych 10 minut. Haaland. Pedri, musisz walczyć, Pedri. Arnold wyprzedził. Pedri. Pedri zrobił... Jak? Kurde, myślałem, że pójdę, zrobił błąd i wchodzimy jak w masło. No co jest? No, nie było. Gdzieś tam poszły jakieś pieniążki do koperty. No nie, no. Ty, u niego ten gra Davis na obronie? Chyba. No, błąd zrobiłem.
Ja wiem, że chłopaki już nie macie siły, ja wiem. Ja pierdzielę, ten pujol jest wszędzie. Mogę górą zagrać, może by to lepiej wyszło. Martinez nawet się wraca teraz, czuję. On nie gra dobrze, to jest trzecia liga. Albo czwarta nawet. Trzy minuty do końca. Haaland. Jeszcze nie koniec. No i znowu Puyol. Pedri. Haaland. Mendes. Ale to czuć tam, wiesz, że to nie gra jakiś dobry koleś. A co czułem? Czułem normalnie. Chociaż wiesz, statystyki tego nie pokazują. Zobaczymy. Nawet już sam jestem ciekaw. Haaland, zawodnik meczu. O, widzisz. Nawet wyżej ode mnie był. Myślałem, że dużo gorzej ta gra. No nie tą ligę, co trzeba. No widzisz. Dobrze. No, będziemy się bawić, ale Haalanda chyba zmienię z Cruyffem. Zasłużył. Dobrze. Tego Watkinsa sprawdzam. Dobra, Christopher, ja też uciekam. Tym sobie raczej chyba nie będziemy grać. Tym Watkinsem, bo tak średnio mi pasuje. Karimem tutaj zagramy. Ja też uciekam. Dobra, na razie panowie. Jutro nie wiem, czy będę. Zobaczymy. Na razie.